Faktycznie na rozmowach rekrutacyjnych matematyka zaczęła się pojawiać w obecnych czasach. Często możemy spotkać się z tym, że będziemy mieli jakieś wręcz zadanie matematyczne do rozwiązania. Mogą to być proste zadania typu jabłko kosztuje 20 groszy, śliwka 40 groszy, melon 60, ile kosztuje gruszka, prawda? Więc to nie jest jakieś trudne do wywnioskowania. Natomiast mogą się też pojawić zadania badające nasze umiejętności logicznego myślenia. No i wtedy no, nie każdy tak naprawdę z takim zadaniem może się uporać. I te umiejętności matematyczne są wtedy niesamowicie istotne. Według naszych badań ponad 70% kandydatów biorących udział w rekrutacji uważa, że te umiejętności matematyczne i logiczne są bardzo ważne przy wyborze kandydatów do pracy. Z tego 60% prawie osób to są osoby, które uważają, że one są bardzo ważne, a 15% to są osoby, które uważają, że są wręcz decydujące o tym, czy jakby zostaną zatrudnieni, czy nie zostaną zatrudnieni. Prawda jest taka, że jeżeli nic nie robimy, to się cofamy, więc trzeba po prostu to robić, tak? Używać tej matematyki na co dzień, a to tak naprawdę nie jest trudne, bo matematyka jest wszędzie wokół nas. I nawet jak pójdziemy do sklepu, prawda, mamy szereg różnych promocji, prawda, i możemy spokojnie policzyć, co nam się bardziej opłaca, prawda, który wariant wybrać. Idziemy do banku, prawda, patrzymy, czy ta lokata jest lepsza, prawda, czy może konto oszczędzające. Więc tutaj jakby tych przykładów no, można mnożyć tak naprawdę bez liku, ale chodzi o to, żeby faktycznie jakby to robić, żeby używać tej matematyki na co dzień i wtedy no, po prostu wchodzi nam to w krew. Jeżeli nawet trafimy na rozmowę kwalifikacyjną i dostaniemy jakieś matematyczne pytanie, no to już nie będzie dla nas aż takim wyzwaniem, skoro my właściwie gdzieś na porządku dziennym stosujemy to sobie codziennie.